Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto Vice City Stories. Kontynuujemy naszą przygodę Vickiem. Zobaczymy, co chce od nas Armando oraz Diego Mendez. Zdjęcie prawdę ci powie. Ah, siblings, just like me and Diego. How apt. Listen, Mendez, we don't want no crap. Siéntate. Hey, mother. Listen, Vance brothers, you want me to kill you now? No problem. Or we can work together. Your call. The hell kind of choice is that? All right, I guess we're gonna work together. Good. Diego? Sí, ya. So, Victor, Lance, who has been ripping us off? All of us, because now we are partners. A team, as it were. Four brothers. Yeah, but... It was Martinez. Really? Okay, prove it. I mean, prove it now. How the hell are we gonna prove Martinez was behind them losing this shipment? Look, Martinez is turning states. All we need to do is get some photos of him with the feds. We could even make out like he was an undercover cop, like Forbes. That's it. Man, I am a genius. Take some photos of Martinez talking to the feds. Then get Forbes' ID from my place and meet me at the print works. The print works? Trust me. See you there, brother. Jedź na posterunek Washington Beach. Okej. Tylko niech wezmę jakiś samochód. Okej. O, mamy Infernusa. Praj byś mi przejechał, gościu. Get your bitch ass hands off of me. Nie ma tak, chłopie. Okej, jestem już z powrotem. Wykonuję tą misję po raz trzeci. Dlatego, że nie umiałem przybliżyć aparatem cyfrowym. Okej. Obserwujemy teraz budynek policji. This town ain't safe for me anymore. Calm down, sir. You're in the witness protection program now. We'll take care of everything. Za drugim razem mi się udało zrobić zdjęcie. Ale niestety zostałem zauważony przez nich. No tak. Okej. Jesteśmy tutaj. Możemy tutaj przybliżyć nieco bardziej. I better get the boat you promised. We're going to pick it up right now. No i teraz mogę zrobić. Okej. Teraz mogę. Spoko. Okej, nie zrobiłem tego samego błędu co wcześniej. No to jedziemy za nimi. Aha, tracę ślady. Oni jadą bardzo szybko. Muszę zachować bezpieczną odległość między nimi. Okej. Okej. Rozjebał. Słup z światłami. Dobra. Skręca tutaj. Czyżby on jechał w stronę Lensa? Domu Lensa? Nie wiem.
Albo... No właśnie, jedzie do portu. Okej. Is this the best you could get me? I should have taken my chances with the Mendez brothers. Sir, turning state's evidence isn't a lottery win. You're lucky to get this. Okej. No to w takim razie zrób zdjęcie Martinezowi. Okej. Spoko. Szybko trzeba zrobić tutaj fotę. Zrób zdjęcie Martinezowi. Okej. Zdjęcie jest niedobre. O, słabo mi wyszło chyba. Tak. Now this makes me mad. Mnie też. Okej. Próba numer 4, moi drodzy. Nie wiem dlaczego pisało tak, że zdjęcie jego jest za małe. No nie wiem. Dobra, zrobimy to tak. Czy uda się? Nice. Wreszcie. Hey, some idiot is taking photos of me. What kind of security is this? He could have a gun. Get me the hell out of here. O chuj. You guys suck. I mean seriously suck. Okej. Nie motor, błagam. Samochód. Cztery gwiazdki policji, naprawdę? O, żeż kurwa. Nieźle. No to w takim razie jedziemy do Pay and Spray. Albo tutaj. Okej. Jednak tutaj. Jedź do drukarni. A jednak muszę jechać do Pay and Spray. Spoko. Bliziutko, okej. Jak dotrę do drukarni, to zaraz wrócę. Forbes ID? Cool! I put them together with these phony ID papers my man just forged. So, instead of DEA agent Forbes, we got agent Jerry Martinez. First class asshole. That should convince Mendez that Jerry was a cop. What if it doesn't? Run! But don't come running after me. My ass will be up in a tree in Haiti. Misja została ukończona. Zero kasy niestety. Udało mi się jakimś cudem uciec przed policją. Zajebiście. Okej. No to w takim razie przechodzimy do następnej misji. Okej, lecimy z następną misją. Przejęcie biznesu. So, now we're together, and yet business is hard. This industry is full of criminals. Oh yeah? Money can be so corrupting. I find it very distasteful. Well, you know, that's the deal with the drugs trade. It attracts the wrong sort. Quite. Are you trustworthy, friend? I don't know. After what I've been through recently, I'd say... Probably not. Great!
Honesty is a very attractive quality. I'm promoting you, Vic. Sir, thanks. What do you need me to do? Head to Vice Point. The people there have been ripping me off for years. Remove them and set up shop. We need a place we can distribute product from. Look, I ain't interested in that side of the business. Unfortunately, you don't have a choice. Now, Vic, please, go. Jedź na teren biznesu, okej. Weźmy Sentinela. No i jedziemy w te miejsce. Aha, to jest te miejsce, blisko, okej. Jesteśmy już prawie na miejscu. Zabitych Harleyowców, ok. Oni walą z pistoletu, spoko. Wypierdalaj. No i z karabinu maszynowego, spoko. Jeszcze z karabinu. Fuck. Oh shit. Naprawdę? No to trzeba wziąć karabin. Tak, wiem, laguje mi się. Jak zwykle. O, ty cwelu. Okej. Wow. Hey, dead man, what's up? Hey, watch it. Just cleaning the shit. Okej. Zabity. O chuj. Sorry, sorry. Nie chciałem. Nie chciałem. Fuck. Dlaczego ich nie gonicie? Serio. What the fuck? Shit. O Jezus. Okej, jestem już na miejscu. Tylko nie w policjanta, błagam. Hey, stiff. Nie, kurwa nie. Tylko nie to. Ja pierdolę. Ja pierdolę, naprawdę. No to trzeba uciekać. Ja pierdolę, dlaczego kurwa trafia w policjanta? No kurwa. Jakim kurwa cudem? Okej. Kolejna grupa nadchodzi. No i ostatni. Okej, wreszcie. O chuj. O chuj. Zabij resztę Harleyowców. Okej.
O, przebili mi koło. No tak. Dawaj, dawaj. Dobrze. Jeszcze trzech. Dwóch. Jeden. Dobra. Nice. Misja ukończona. 1000 dolców. Pięknie. Zajebiście. Okej, okay, dostałem wiadomość od Lensa. Zabieraj się tu do mnie, brachu. Okej. Okay. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego odcinka. Na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.